bluza zamiast koszuli. To oznacza, że jesteśmy w serwisie Toyoty. Za mną Toyota Mirai na podnośniku. Pod nią Marcin, nasz inżynier. Za chwilę dzięki jego uprzejmości i pomocy rozbierzemy ten samochód i po raz pierwszy, specjalnie dla Was, pokażemy Wam, jak jest zbudowany i jak działa wodorowy napęd elektryczny w tym samochodzie. W Toyocie było dość łatwo zbudować tak innowacyjny samochód. Wyobraźcie sobie, że ponad 80% elementów zastosowanych w układzie napędowym tego auta pochodzi z już produkowanych wersji czy to hybrydowych, czy to elektrycznych modeli koncernu. To co, Marcinie, zaczynamy rozbiórkę. Normalnie, w każdym klasycznym samochodzie tu znajduje się silnik, ale nie w Mirai. To jest zespół ogniw paliwowych. To tutaj trafia wodór, który następnie w reakcji chemicznej z tlenem daje nam prąd, który już trafia do silnika. Poznajecie, to taka klasyczna butla na gaz. Mirai też potrzebuje czegoś tego typu do przechowywania wodoru. Ale to są zupełnie inne butle, potem Wam o nich opowiem, ale najpierw Marcin pokaże Wam, gdzie w tym samochodzie są one schowane. W samochodzie znajdują się trzy zbiorniki na wodór. Pierwszy umieszczony tuż za tylną osią, drugi umieszczony tuż przed tylną osią i trzeci w tunelu środkowym. Takie rozłożenie zbiorników umożliwiło idealny rozkład masy. Jesteście szczęściarzami. Marcin, żeby Wam to pokazać, musiał zdemontować specjalny, skomplikowany zestaw osłon. Wodór trzeba jakoś okiełznać, dlatego zbiorniki Mirai mają trójwarstwową konstrukcję. Ta wewnętrzna warstwa to takie specjalne tworzywo. To jest tajny patent Toyoty. Dzięki niej wodór utrzymujemy w środku. Pamiętajcie, wodór ma najmniejszy atom, w związku z czym łatwo przenika przez różnego rodzaju tworzywa czy materiały. Pokazane przeze mnie przed chwilą tworzywo gwarantuje, że będziemy go mieli w baku przez cały czas użytkowania auta po zatankowaniu, aż do wyczerpania go. Druga warstwa, ta środkowa, to włókno węglowe. Bardzo wytrzymałe, bo pamiętajcie, że w środku ciśnienie jest przepotężne, 700 atmosfer. No i na zewnątrz ten zbiornik musi być wytrzymały, bezpieczny, dlatego zewnętrzna warstwa to włókno szklane. Jest ona bardzo wytrzymała, wytrzymuje nawet próbę przestrzelenia z broni. A teraz coś dla miłośników jakości sensorycznej. Zobaczcie, układ wydechowy. Tędy wydostają się spaliny w Mirai, a dokładnie woda. Normalnie mamy taki układ wydechowy w aucie zrobiony z jakiejś nierdzewki, innej stali, a tutaj zobaczcie, jak Schwarzenegger! Zginam ją w każdym kierunku. Dlaczego? Bo to jest gumowy układ wydechowy. A do tego możemy sterować momentem, kiedy tę wodę z układu wypuścimy.